Drodzy kochani, stoimy w bardzo wyjątkowym miejscu i mamy zamiar opowiedzieć o kimś naprawdę bardzo wyjątkowym. To jest artysta szalenie bliski i szalenie niezwykły. Obydwie, pani Magdalena Laskowska, która będzie opowiadała o jego osobie i o wybranym dziele, i moja skromna osoba, uważamy, że był największym artystą na tym świecie. Dlaczego jest wyjątkowa ta osoba? Przede wszystkim żył bardzo krótko, żył tylko 37 lat. Jego życie było bardzo trudne. Musiał mierzyć się cały czas z wielkimi trudnościami. To była droga cały czas pod górę, ale był twórcą bezkompromisowym, który oddał wszystko dla swojej sztuki niezwykłej i obecnie dość docenianej na całym świecie. Oddał swoje życie również, tak możemy powiedzieć, bo ta ofiara wymagała pełnego poświęcenia i oddania i dlatego też bardzo szybko niestety zmarł, ale w tak krótkim czasie stworzył tak bardzo wiele dzieł, nie tylko wizualnych, stworzył dzieła literackie, był designerem, tworzył meble, projektował makiety, jeżeli chodzi o architekturę, miał projekt zabudowy Wawelu. To był absolutnie wszechstronny. Był sztuką i dlatego myślimy, że warto o nim powiedzieć i warto przybliżyć na przykładzie tego niezwykłego dzieła jego postać. I to dzieło, myślę, Magdalena, że wytłumaczy całe jego jestestwo. Wnikniemy w duszę Wyspiańskiego. I w jego jakąś konsekwentną drogę taką artystyczną, o której też tutaj na pewno powiemy. Zapraszamy w podróż do niezwykłej duszy. Świetnie, Kasiu. Tak jak opowiedziałaś, mamy ogromną radość i przyjemność i wielki honor, że w Muzeum Narodowym w Krakowie posiadamy właściwie bardzo potężną spuściznę po tym artyście. To są dzieła, które zostały zakupione lub podarowane do muzeum przez lata. Wyspiański dedykował właściwie Muzeum Narodowe jako miejsce pamięci po nim, miejsce, które uprawiałoby kult jego postaci, jego twórczości. A obraz, karton, przed którym stoimy, jest absolutnie dziełem wyjątkowym, jest dziełem niespotykanym, arcydziełem, kartonem stworzonym przez Wyspiańskiego właściwie krótko już przed śmiercią, ponieważ Stanisław Wyspiański zmarł w 1907 roku, ale już był tak ciężko chory po roku 1905, że właściwie po 1905 do 1907 roku to właściwie leżał w łóżku i niewiele już rysował, bo nie miał chwytu w rękach. Tworzył w większości wtedy właśnie swoje utwory literackie, pisał dramaty, zajmował się myśleniem głównie o teatrze. Natomiast ten karton, który tutaj nad nami wisi, to jest projekt wykonawczy do okna w Domu Towarzystwa Lekarskiego. Dom Towarzystwa Lekarskiego to jest budynek przy ulicy Radziwiłłowskiej, w tym momencie stoi na szczęście i jest fizycznie zachowany. To był dom, który wymyślił i do tej pracy na Dom Towarzystwa Lekarskiego zaprosił Wyspiańskiego ten oto tutaj pan, czyli Julian Nowak. To był profesor weterynarii, człowiek, prezes Towarzystwa Lekarskiego, który właśnie zdobył fundusze na zbudowanie tego domu, a wnętrze domu zaprojektował całkowicie pod względem architektonicznym i dekoracyjnym Stanisław Wyspiański. Główną osią tego domu, poza salą posiedzeń i biblioteką, był westybul, czyli taka bardzo ozdobna klatka schodowa i centrum klatki schodowej stanowił witraż. Witraż miał być poświęcony na początku zupełnie stricte portretowi Kopernika, Mikołaja Kopernika, ponieważ Towarzystwo Lekarskie miało się łączyć w tym czasie z Towarzystwem Astronomicznym. Mhm. I Julian Nowak powiedział Wyspiańskiemu, że słuchaj, daj w tym oknie portret Kopernika. Natomiast Wyspiański nie miał na początku pomysłu na to okno i zajmował się projektowaniem balustrady, projektowaniem mebli, całe wnętrze, całe wyposażenie wnętrza powierzył
powierzył Wyspiańskiemu. Tak, tak. I to był też moment, kiedy bardzo szczęśliwy moment dla artysty, kiedy powierza mu się jakby bez jakichkolwiek limitów możliwość tworzenia i zamykania dzieła do samego końca, od samego początku do samego końca. Co jest rzadkie w jego przypadku, bo jeżeli mówimy o Wyspiańskim, to jest najczęściej artysta niezrealizowany. Wszystkie jego gigantyczne projekty pozostały w projektach, to znaczy i Akropolis, i to, co robił dla katedry na Wawelu, to, co chciał zrobić dla Izby Przemysłowo-Handlowej. Pewne rzeczy po prostu nie zostały w ogóle zrealizowane z wielu przyczyn. Przyczyn losowych, ale przyczyn też i gospodarczych, ale też i charakterologicznych samego artysty. Może króciutko o samej historii powstania tego kartonu, bo to jest projekt kredkami pastelowymi na papierze, który wykonał Stanisław Wyspiański w maju 1905 roku, czyli rok później po otwarciu Domu Towarzystwa Lekarskiego. Ale pomysł kształtował się już rok wcześniej, stąd w maju został wykonany w szkle, natomiast sam projekt pastelowy to jest rok 1904. I tutaj właściwie co jest przedstawione? Przede wszystkim jest sam Wyspiański, czyli kryptoportret artysty. Artysta pokazuje siebie jako boga mus, boga poezji, równocześnie pokazuje tutaj siebie jako Apolla, a Apollo równocześnie jest tutaj kwintesencją Słońca. Czyli jest to skomplikowana, jakby tak, pierwsza warstwa najprostsza, którą możemy odczytać z tego kartonu, to jest opowieść o Koperniku, czyli wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Czyli mamy tutaj Słońce, mężczyznę nagiego w żółto-niebieskim kolorze, który trzyma nogę na Ziemi. Ta postać kobieca leżąca na sferze, tej najniższej, to jest właśnie Ziemia, czyli Słońce stałe, skrępowane dodatkowo, bo widać, że ten mężczyzna ma ręce związane do tyłu, stoi na czymś ruszającym się, ponieważ to są właściwie te ruchome sfery niebieskie, które krążą wokół tego Słońca. Natomiast Wyspiański nie zatrzymał się zupełnie na tej najprostszej jakby definicji mówiącej o odkryciu kopernikańskim, tylko podążył dalej i zaczął tu wprowadzać rozbudowaną symbolikę. Wyspiański miał ogromną wiedzę. Miał ogromną wiedzę z samego swojego wykształcenia humanistycznego, ale również z tego, że był człowiekiem niesamowicie oczytanym erudytą, ale przy tym witrażu i myśleniu o nim pomógł właśnie po pierwsze Nowak, który był lekarzem, ale też jak każdy intelektualista w tamtym czasie interesował się astronomią, astrologią, ale również Wyspiański dużo rozmawiał w tym czasie ze Sternbachem. To był człowiek, który tłumaczył dla niego Iliadę z greki na polski i on mu dużo opowiadał też o takich rzeczach związanych na przykład z Orfeuszem. A czemu z Orfeuszem? Ponieważ on jest tutaj przywiązany do liry i to jest obraz, drugi jakby obraz na tym kartonie, czyli nie tylko Słońce i planety, bo widzimy, że jest Słońce, ale tu mamy Ziemię, Wenus i potem mamy Księżyc. To są trzy kobiety, personifikacje planet kobiece. Natomiast tutaj po boku idą personifikacje planet męskich, czyli idzie Merkury, najpierw jako Hermes, z tym kapeluszem ze skrzydełkami. Ten właśnie w okręgu to jest Mars z żółtą głową. I z czerwienią taką też charakterystyczną wiedza, dla Marsa. Tak. I zobaczcie Państwo, one obydwa, tylko te dwie planety trzymają w ręce sfery. Dlatego, że oni symbolizują równocześnie koziorożca i raka, czyli te dwa przesilenia, wiosenno-jesienne, to też jest ważne w myśleniu jakby o astrologii, że on tu zaznaczył ten zwrotnik koziorożca, zwrotnik raka, a ponad nimi są jeszcze dwie planety, jest Saturn i Jowisz, czyli w postaci tych starszych panów z brodami. I teraz dalsza opowieść. Jest spętany mężczyzna symbolizujący z jednej strony Słońce, ale z drugiej strony Boga wszystkich mus, czyli Apolla. Lirę ma przywiązaną do tyłu w takim charakterystycznym geście odciągnięcia ramion do tyłu, jak jest na nagrobku Juliusza II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Są niewolnicy, tacy słynni Michała Anioła. I wiemy na 100%, że Wyspiański przerysował właśnie takie spętane postaci, przerysowywał z książki, którą mamy na szczęście w zbiorach muzealnych, ponieważ posiadamy księgozbiór po tym artyście i wiemy, że taką książkę miał i mamy rysunki.
I te rysunki jakby wpłynęły na upostaciowanie tej figury. No i wiadomo, przeniesienie symboliczne, tak, jakby tego rodzaju zniewolenia, prawda? I dlaczego mówimy o zniewoleniu? Dlaczego on tu pokazał zniewolonego człowieka? On był taki, prawda? On był zniewolony przede wszystkim najprościej przez chorobę. To jest okres ciężkiej już choroby. Wyspiański miał kiłę właściwie już od czasów lat 90. Kiła się objawiała w tym, że on miał paraliże ciała i albo lewostronne, albo prawostronne. Krótko przed rozpoczęciem prac nad Dom Towarzystwa Lekarskiego był właśnie sparaliżowany, przez pół roku leżał w łóżku właściwie i pojechał potem do Bad Hall, żeby leczyć się wodami, bo Wyspiański miał niestety tą przypadłość, chyba był mega alergikiem, że nie mógł się leczyć za pomocą nacierania się rtęcią. Tak się dawniej leczyło kiłę. Przez nacieranie się taką substancją on nie mógł tego przyjmować, więc kiła u niego się rozwijała w sposób bardzo szybki, a leczył się tylko poprzez picie wód. No, wiele to oczywiście w rozwoju tej choroby, rozwoju choroby nie wstrzymywało. Był w Bad Hall w tych wodach, wraca, dostaje zlecenie, rysuje. Następną jakby opowieścią o spętaniu, to jest spętanie jego przez niezrozumienie społeczeństwa, prawda? To był artysta, który jakby nie miał szczęścia ani do zleceniodawców za bardzo, ani do pozyskiwania funduszy, ani do realizowania tych swoich gigantycznych projektów. I właściwie czego właśnie nie tknął się, mamy tu przykłady w Muzeum Narodowym kartonów, na przykład wawelskich, wspaniałych, wizyjnych, docenianych kartonów przedstawiających truchła królów i bohaterów narodowych, ale na przykład katedra wawelska łącznie z notablami tamtejszymi nie puściła tego projektu, uważając go za zbyt awangardowy. Tu miał szczęście, że miał wsparcie w Julianie Nowaku, który nie dość, że mu pożyczał pieniądze, to jeszcze właśnie taką inwestycję mu podarował, że mu dał wolną rękę do stworzenia, tak jak już rozmawiałyśmy, całości wyposażenia. Latem 1904 roku Wyspiański wraca z Bad Hall i dostaje właśnie to zlecenie i przystępuje do pracy. Na początku oczywiście myśli o wyposażeniu, natomiast cały czas w głowie funkcjonuje mu pomysł, szuka pomysłu na ukazanie tego okna, które de facto jest najważniejszym jakby symbolicznym przesłaniem domu lekarskiego. I stąd może pomysł też i na kryptoportret, ponieważ sam siebie tutaj pokazuje, i na to spętanie. Spętanie, które jest symbolicznym spętaniem związanym z jego sytuacją i gospodarczą, i finansową, i wewnętrzną. Wyspiański jest spętany przez chorobę, przez cierpienie wywołane tą chorobą, ale też jest spętany poprzez otaczające go społeczeństwo Krakowa. To, co działo się w tym czasie wokół niego, czyli jednak niezrozumienie, jednak w większości brak wsparcia ze strony mecenasów, wsparcia ze strony po prostu finansów. Wyspiański w tym czasie, rok 1904, to już jest ojciec dzieci, ma na utrzymaniu całą swoją rodzinę, czyli żonę i czwórkę dzieci. To jest człowiek, który zarabia tylko i wyłącznie poprzez swoją twórczość, czyli sprzedając swoje dzieła sztuki lub żyjąc z tantiem dzieł wystawianych na deskach, najczęściej Teatru Miejskiego. Tych pieniędzy wiecznie... Gdzie można powiedzieć, że na przykład był również twórcą koncepcji strojów, prawda? Tak, tak. Kostiumów. Tam działał też oczywiście jako artysta totalny, tak. Czyli jak już projekt brał się za projekt, to myślał o kolorze dominującym na scenie, czyli myślał o aranżacji takiej scenograficznej, ale też oczywiście projektował kostiumy. No i oczywiście był reżyserem tego wszystkiego, całego przedsięwzięcia, całego sztuki teatralnej. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to Wyspiański właściwie
nie lubiał sprzedawać swoich obrazów. Miał ich nie za bardzo lubiał, jak każdy większy artysta, nie lubi pozbawiać się dzieł, które stworzył. Więc dopiero właśnie rok 1904-5, a właściwie 6, kiedy już wie, że umiera, to dostaje jakby takiego przymusu wewnętrznego zdobycia kapitału na zakupienie domu z ziemią, bo wiedział, że żona, która jest chłopką, jeżeli zapewni jej dom plus gospodarstwo rolne, wtedy ona utrzyma dzieci. Tym się martwił. I stąd wielka akcja wyprzedawania dzieł sztuki. Natomiast ten pastel trafił od razu do kolekcji Juliana Nowaka. On jest w ramach już typowo dla Juliana Nowaka charakterystycznych. Oprawiony jest już wtórnie. Karton jest naklejony, tak zwany zdublowany na płótno i naciągnięty, bo wiadomo, że karton wykonawczy dla szklarza, no bo to był karton wykonawczy dla szklarza, był w rulonie. Wtedy tak przekazywano do pracowni witrażowej. I tutaj dobór szkieł to już było po stronie Tucha i Ekielskiego, czyli ludzi, którzy w szkle przycinali, potem wykonywali ten witraż w szkle. Witraż powstał według tego kartonu dopiero w maju 1905 roku, a ostatecznie jakby otwarcie tego witrażu w domu lekarskim to był wrzesień 1905 roku. Jeśli chodzi natomiast o sam karton, to Wyspiański już go pokazywał w styczniu 1905 roku na wystawie w Sukiennicach, czyli wiedział, że zrobił coś genialnego i chciał się tym pochwalić. On był świadomy po prostu własnego wartości. Tak, on akurat to wiedział. Poza tym jeszcze, co ciekawe, Wyspiański robił z tego kartonu jeszcze wiosną odbitki litograficzne u Pruszyńskiego, czyli na przykład kadrował twarz Apolla lub całą postać tego witrażu ujmował w grafice i to też było potem jako sprzedawane jako grafika ulotna. No i oczywiście też to pojawiało się, reprodukcje pojawiały się w prasie, a za każde pojawienie się obrazu Wyspiańskiego w gazecie, no to też szły dla Wyspiańskiego jakieś drobne pieniądze. Bo cały czas mówimy o jego zmaganiu się z tym, że przede wszystkim on nie miał jakby zaplecza finansowego do opieki nad własną rodziną. Poza tym choroba wykluczała go od zarobków, prawda? Bo to był człowiek, który w pewnym momencie, tak jak już mówiłem, po roku 1905 właściwie tylko i wyłącznie leżał w łóżku. I wspomniałaś też, że jakby leki, którymi był leczony, powodowały bezsenność i jakby warunki, w jakich tworzył, no to nie były warunki w żaden sposób komfortowe ani przychylne. To było tak naprawdę w warunkach cierpienia. Tworzył dzieła już w tym czasie. W tym momencie on już praktycznie 10 lat był chory na chorobę, która postępowała w ten sposób, że właściwie wykluczała mu poszczególne narządy w ciele, bo ostatecznie Wyspiański zmarł na niewydolność nerek. Natomiast wiadomo jest, że ostatnie kilka miesięcy przed śmiercią miał podwiązane palce na tych patyczkach. To we wspomnieniach o Wyspiańskim można przeczytać, ponieważ nie miał chwytu w rękach, ale są przerażające momenty, też można to przeczytać niestety w listach, jak to wyglądało, że miał przed śmiercią taki nawrót siły i sporządził wtedy dwa rysunki. Jeden z nich, to też Państwo tutaj pewnie zobaczą zaraz, to jest autoportret przed śmiercią, to jest kredkowy niewielki rysunek, gdzie pokazuje skalę deformacji już twarzy jego przed śmiercią. Tak, kości. Tak, po prostu to też widać na twarzy, co się działo, no bo miał, wiadomo, paraliże zostawiały też ślady, a poza tym sama choroba sprawiała zmiany jakby w układzie kostnym twarzy. Natomiast drugi jest przejmujący też rysunek, gdzie on pokazuje siebie z żoną przytulony w łóżku i obok stoi anioł śmierci. Czyli to przeczucie śmierci już silne było. Wiadomo, że leczył się też morfiną, czyli musiał ten ból jakoś wygaszać. I to był moment, kiedy on po prostu właściwie nie spał. Kiedy nie tworzył literacko, no to pisał, dyktował też, bo potem jak już nie mógł pisać, no to wiadomo, że dyktował ciotce Janinie Stankiewiczowej po prostu swoje utwory, to szczególnie ostatni niesamowity, to jest Zygmunt August, czyli o śmierci Barbary Radziwiłłówny, to też są wszystko takie mocno związane jakby z przemijaniem, ze śmiercią, z powrotem, ale też z powrotem do Boga, bo on potem pod koniec życia jakby przybliżał się, z powrotem jakby powracał do myślenia o chrześcijaństwie, bo to też były takie momenty, on miał takie momenty. Tak, też. Ale przyszedł własną drogę ku temu, jakby no to była jego autentyczna droga. Tak, stronę, tak, jakby tak, jego tak. Autentyczne odkrywanie po etapie, który go ostatecznie zbliżył do takiego myślenia, tego no, konfesją, czyli od tego jego własnego credo, jeżeli chodzi o istotę boską. Czy może teraz i to spętanie, te wszystkie okoliczności dramatyczne i tragiczne okoliczności, w których tworzył,
to też, czy możemy jakby interpretować to spętanie również, żeby to niemoc, niemoc tak, zrozumienia, tak. Niemoc wynikająca z, no, z braku możliwości ruchu, prawda, czy tych ruchów sprzedażowych, nazwijmy to, czy tych ruchów, jeżeli chodzi nawet o ten ból niezrozumienia jego tak, przekazu. Tak, bo on też po 1900 roku, właściwie do 1900 roku, on właściwie słabo istniał jeszcze w środowisku krakowskim. 1900 przyniósł mu wielki sukces Wesela, prawda? Mm-hmm. To był ten moment, kiedy Wesele pojawia się na deskach Teatru Miejskiego. I druga rzecz, rysuje kartony wawelskie, odrzucone przez kurię. Nie ma zgody na wprawienie ich, zrobienie ich w szkle i wprawienie w prezbiterium katedry krakowskiej. Był niezwykle awangardowy. Znaczy, tak, odczyt wymagał bardzo dużej głębi, podobnie jak tutaj ten karton, prawda, że gdzieś tutaj jest tyle symboliki zawartej. Tak bardzo głęboko są tutaj sama ukryte konteksty, właśnie, że to symbolika nie każdy rozumiał. Dokładnie, symbolika jedno, ale strona formalna, proszę zobaczyć, on tutaj już absolutnie nie jest artystą młodopolskim. On tutaj pędzi już w kierunku art deco, albo na pewno ekspresjonizm, to jest to, co tutaj widzimy, ale to już jest taki kubizm. On wyprzedza swój czas, on zawsze wyprzedzał czas, dlatego był po części niezrozumiany, bo przerastał jakby intelektualnie to, co wokół niego w tym czasie funkcjonowało. No ale on w ogóle był wybitny artystą po prostu. Na tym polega geniusz. Dokładnie, także no, od tej strony, dlatego jak tutaj patrzymy na ten witraż, no to podobnego witrażu, ten witraż i Bóg Ojciec w kościele Franciszkanów, to też jest troszkę zbliżony czas, bo projekt Boga Ojca to jest 1897, ale zrealizowany w szkle też 1904. To są chyba dwa najlepsze witraże modernistyczne w Europie. Nie ma czegoś podobnego. Ja myślę, że na świecie. Dokładnie. Tu naprawdę musimy stanąć twarzą wobec prawdy, bo jeżeli myślę, że Magdalena, ty doskonale jako osoba wykształcona w tym kierunku masz świadomość wartości sztuki, nie tylko naszej. No nie ma rzeczy porównywalnych. Nie ma rzeczy porównywalnych. W sztuce, bo wiadomo, geniusz osiągnął witrażu, bo po prostu z witrażu jakby wyszedł, ale no drugą rzeczą doskonale, którą realizował, był teatr, typografia, no ale to są już rzeczy trochę odrębne. Natomiast witraż, to co dzieje się w kościele Franciszkanów, czy właśnie na klatce schodowej to u Towarzystwa Lekarskiego, no to też jakby wykracza poza zupełnie jakieś standardy dobrej sztuki. To są już rzeczy genialne. Natomiast jeśli chodzi o samą realizację w szkle, bo karton dostał Nowak i Nowak na szczęście ten karton podarował do Muzeum Narodowego w Krakowie ten karton w 1946 roku. Czyli on od tego czasu tutaj przybywa? Tak, od 1946 roku go mamy w zbiorach. Natomiast witraż zrobiony według wyspiańskiego wskazówek, jeśli chodzi o szkło, pojawił się w wrześniu 1905 roku. Ale niestety, jak wszedł front niemiecki, wycofywały się wojska niemieckie z Krakowa, zaminowali mostek na Lubicz. No wiadomo, że ulica Radziwiłłowska jest bardzo blisko Lubicz. Jak mostek wyleciał w powietrze, również witraże wypadły i ten witraż autentyczny się zniszczył. I to, co będziemy oglądać na klatce schodowej, to jest kopia już z lat 70., ale też bardzo dobra. Natomiast trzecią doskonałą kopią, wykonaną współcześnie już dwa lata temu, jest kopia, którą wykonał z kolei państwo żeleńscy, pan Ostrowski, i która jest w tym momencie w Muzeum Witrażu. Tutaj przy alejach. Też zobaczymy to. Czy mogłabyś nam teraz przybliżyć, jakby rozczytać ten witraż? Jakby tą gęstwinę treści, tą gęstość odniesień. Bo to nie jest tak, jak ten witraż malował, czy tworzył, przepraszam, artysta. Jest to wizualne dzieło, ale żeby ukontekstowić, umieścić tyle odniesień, to trzeba już było być i poetą, i dramatopisarzem, trzeba mieć ogromną wiedzę, którą gdzieś po drodze zdobywał. I nie wiemy, gdzie i kiedy się to działo, może dlatego, że nie spał nocą, był tak chłonny, że rozczytywał wiedzę i później ją, jakby potem ją wykorzystywał w takim przedmiocie, jak ten projekt. Płaszczyzny są różne, prawda? Czyli ta najprostsza, najbardziej czytelna, to jest płaszczyzna ta czysto poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, mamy słońce i krążące wokół niego planety. To jest ten jakby podstawowy układ słoneczny. Bardzo ciekawą tutaj informację odnalazła niedawno, kilkanaście lat temu, pani Nowakowska, Katarzyna Nowakowska-Sito, która znalazła sygnet Mikołaja Kopernika, prawdziwy sygnet, którego on używał do przybijania, wiadomo, w laku swoich pism, czytamy. Jako pieczęć. Jako pieczęć, dokładnie. I tam był Apollo z lirą
na tym sygnecie. Apollo z lirą, czyli jakby symbol poezji, ale symbol też jakby, no, sam taką postać sobie wybrał właśnie, bo to bliskie jest Orfeusza. Czy opiekun to, mus jakby. Tak, no, tak. I bardzo blisko jest właśnie takiej poezji, szczególnie poezji. Więc prawdopodobnie, stuprocentowo nawet można powiedzieć, Wyspiański wiedział, jak wyglądał sygnet Kopernika, ponieważ miał kontakt z różnymi naukowcami, on z książek też korzystał. Książki były znane o Koperniku w tym czasie, miał też w swojej biblioteczce o książkę poświęconą przyrodzie i astronomii. Mamy taki jedną z książek, wiemy, że prawdopodobnie na pewno ją też czytał. Czyli jakby drugi aspekt jest osadzenia tego przedstawienia jest taki, że dalej jakby drążymy postać Kopernika, prawda? I ten ślad kopernikański, chociaż nie jest to postać Kopernika, bo nikt tutaj Kopernika nie zobaczy, bo jego postać wszyscy wiemy, jak prawda zachowała się w portretach, jakby ten kopernikański aspekt, czy kopernikański znak jest widoczny poprzez ten wizerunek Apollina z lirą. Dokładnie. Co jest nawiązaniem do pieczęci osobistej, której Kopernik używa. Tak, dokładnie tak. Natomiast ten już wchodzimy mocno w symboliczny już zupełnie aspekt, czyli pokazania siebie, kryptoportretu siebie jako człowieka spętanego, jako człowieka tworzącego sztukę, ale człowieka, który jest przywiązany do liry, czyli po części spętany jest poprzez własną sztukę, poprzez własne życie. I ten tutaj przedstawiony mężczyzna no jest jakby przyrównany do tego, co do niewolników Michała Anioła, porównany w ten sposób, czy do innych też postaci Apolla, ale to już z czasów właśnie nawet i wczesno z greckich, takich też Wyspiański miał takie wyrwane karty z książek, też mamy je w zbiorach, miał taki rodzaj skarbczyka. Jan Matejko miał taki skarbczyk, czyli takie pomysły z różnych dzieł sztuki sobie gromadził, czy przerysy z różnych dzieł sztuki, Wyspiański też takie miał i na przykład miał dużo wyrwanych kart z różnych publikacji poświęconych sztuce takiej bardzo wczesnoantycznej, nawet takich kur, herosów, czyli różnego rodzaju sztuki archaicznej. Ten pomysł takiego zblokowania ciała z wysuniętym w taką jedną nogą do przodu, to ewidentnie też jest zaczerpnięty z takich antycznych wyobrażeń. Czyli widać tutaj przemyślenia Wyspiańskiego antyku. Czyli jakby ta kolejna jakby warstwa fascynacji antykiem, ale ona była czytelna, wiedza antyku, ale ona była czytelna i w wielości jego dzieł. Zaczęło się to wszystko dużo wcześniej, już w szkole podstawowej, kiedy on się fascynował w ogóle Greką, łaciną i tym, co się działo, jeśli chodzi o twórczość na przykład Homera. Potem robił w 1903 rysunki do Iliady i dużo mu ta Iliada chyba też dała w myśleniu o stronie formalnej tego obrazu, ponieważ rysunki do Iliady to jest rodzaj komiksu. Wyspiański znowu rozsypuje system obrazowania książki i tam robi rodzaj komiksu o Iliadzie i to jest dalsze myślenie. To, bo tutaj proszę zobaczyć, to nie jest myślenie historyczne. To tutaj już nie ma nic z Matejki. On już pokonał w ogóle drogę od Matejki, całkowicie odszedł od Matejki. Tutaj nie ma historii, tutaj nie ma myślenia takiego stricte XIX-wiecznego malarstwa. Jest symbol, czysty symbol, sugestia. To, co dokładnie. Jest najbliższe sztuce najwyższej. To... Mało tego, tu też widać, no wiadomo, Wyspiański wykształci się w Paryżu, prawda? Czyli to jest ten moment syntetyzmu, impresjonizmu, postimpresjonizmu, Gogena, Ślewińskiego wpływu na. Czyli kiedy wszystkie sztuki zaczynają mówić razem, kiedy jakby w każdym dziele dochodzi do korespondowania tych sztuk między sobą. No, ale żeby zachodziła korespondencja, trzeba mieć niezwykłą wyobraźnię popartą wiedzą i niezwykły polot i to wszystkie przedmioty, które Wyspiański miał. I to właśnie jest tutaj bardzo czytelne. Czytelny jest też kontur, ale to jest charakterystyczne dla Wyspiańskiego. Czyli ten kontur, czyli ta czarna kreska, ona się pojawia też w jego malarstwie, natomiast jest, tutaj witrażu jest konieczna dla zachowania kwater, prawda, które wyznaczają linię cięcia szkła. Tak, dokładnie. Bo to jest tak naprawdę, to jest też, oprócz tego, że to jest przedstawienie, to jest obraz, to również jest tutaj, to jest projekt. Karton, po prostu karton projekt wykonawczy. Z technologicznymi wskazówkami dla pracowni witraży, dla szklarza, który wie, gdzie przyłożyć i jak ciąć to szkło, żeby dokładnie uzyskać spójność tego obrazu w postaci prostokątnej formy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale tak jak tutaj mówiłaś, Kasiu, dla niego zawsze kreska konturowa była ważniejsza niż budowanie płaszczyzny formą, niż plamą. On zawsze był bardziej rysunkowy niż malarski. I to mu się już zaczęło od, jak był już w szkole tutaj sztuk pięknych, on po prostu miał predylekcję do kreski. I to jest tu też bardzo czytelne. Ale tak jakby podsumowując już całość opowieści o tym kartonie, kartonie gigantycznym, wielkim i jest ze względu na rozmiar, ale przede wszystkim na znaczenie w ogóle dla sztuki polskiej i europejskiej, no to po prostu trzeba podkreślić no, wyjątkowość tego dzieła i chyba to jest takie credo artystyczne Wyspiańskiego na koniec życia, bo po 905 już niewiele rzeczy powstało i rysunkowych, naprawdę niewiele, po prostu już to był jakby taki łabędzi śpiew.